Mam tarło szczupieńczyków, tutaj samiczka. Samca przepłoszyłem, ale jest bardzo podekscytowany, pływa tam na górze. A mamy też proporczykowce i to jest pierwszy samczyk z tego nowego pokolenia, dla którego właściwie to akwarium jest całym światem. One się tutaj przyszły na świat, on się tutaj wychował. No już tak funkcjonuje. Tatusia od dłuższego czasu nie widzę. Niestety nie wiem, czy nie miało na to wpływu, dlatego że przez tą niewielką szparę wypadł mi. Ja tu zabezpieczyłem. No i był z powrotem włożony. I albo jest tak zestresowany, zawsze był zestresowany, że się nie pokazuje. No albo niestety mi padł i został skonsumowany przez innych mieszkańców tego akwarium. No samczyk, jak widzicie, tam gdzieś szaleje, boi się mnie. Samiczka jest tu.